Jest taka śmieszna rzecz, jeśli chodzi o ludzi. Każdy lubi dobrze wyglądać, żeby zrobić dobre wrażenie, żeby pokazać wszystkim, że wszystko mamy na swoim miejscu. Pomimo, że nikt z nas nie ma. Jedynym sposobem, żeby to ułożyć, jest coś nałożyć. I to coś to maska. Maska pomaga ci znaleźć pracę. Mam ponad 12-letnie doświadczenie w elektronice użytkowej. Grałem w gry wideo w piwnicy moich rodziców. Sprawia, że będziesz wyglądał mądrzej. W zarządzaniu energią chodzi o zmaksymalizowanie synergii korporacji. Nie mam pojęcia, co to znaczy. I bardziej atrakcyjniejszą na randki. Nie mogę uwierzyć, że jesteś samotny. A ja nie mogę uwierzyć w to, że masz 25 lat. Wcale nie mam 25 lat. Nie jestem samotny. Używamy maski, żeby wywrzeć na kimś wrażenie. Ten telewizor jest najlepszy. Jest taki cienki, jest taki duży. Naprawdę warto go kupić. Jest trochę drogi, ale najlepszy. Jestem zmęczony. Używamy ich, żeby oszukać innych. Panie Władzu, myślałem, że nie przekroczyłem prędkości. Używamy ich nawet, żeby chronić uczucia tych, których kochamy. To była piękna piosenka, kochanie. Jestem prawie pewna, że jesteś głucha. Chyba, przespacuję się dzisiaj do szkoły. Bo wstydzę się z tobą pokazywać. To musi być świetny facet. Co ty sobie myślisz? Nie wyglądasz grubo w tych spodniach. To dlatego nazywają to oponką. Wszyscy od czasu do czasu zakładamy maski, ale najbardziej szalonym miejscem, w którym je zakładamy, jest kościół. Witaj, bracie! Dobrze, że jesteś. Pozdrawiam cię w tym dniu, który dał nam Pan. Coś w tym sprawia, że chcemy wyglądać jak najlepiej. Wszystko w porządku. Brzmieć jak najlepiej. Zaiste mnie pobłogosławił. I żeby wszystko wydawało się idealne. Wszystko jest świetnie. Ale za każdą idealną maską kryje się idealnie poplątane życie. Ludzie mogą sobie pomyśleć, ale posłuchaj tego. To jest właśnie życie, w którym pojawia się Bóg. Bałagan to jego specjalność. Jedyna rzecz, z którą Bóg nie może pracować, to maska. Więc tu mówimy, jest w porządku. Nie być w porządku. Nikt nie jest idealny. Ale łaska jest dostępna. Wierzymy, że Bóg nas nie kocha, jeżeli lub ponieważ... On kocha nas mimo wszystko! Wszyscy lubimy dobrze wyglądać przy innych. Lubimy robić wrażenie. Ale jeżeli chodzi o Boga, najlepsze wrażenie, jakie możesz na nim zrobić... To po prostu być sobą.